Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu to najbardziej imponujące orle gniazdo spośród wszystkich zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Usytuowany na Górze Janowskiego, najwyższym wzniesieniu Jury o wysokości 504 metrów ponad poziom morza, zbudowany z twardego wapnia i dolomitów przetrwał wieki, będąc długo niezdobytą twierdzą potężnych i znamienitych magnackich rodów. Gród zamkowy istniał na tym wzniesieniu już w XII wieku. Było to wtedy niewielkie grodzisko, liczące zaledwie kilka drewnianych chat osłoniętych z trzech stron skałami, a od północy palisadą. Nazywano je wówczas Wilczą Szczęką, ze względu na wyjątkowe walory obronne, chroniące przed najazdami książąt czeskich i śląskich. Zamkiem władał wówczas stary rycerski ród Włodków, herbu Sulima. Podczas najazdu Tatarów w 1241 roku gród został splądrowany i spalony. Po tym wydarzeniu Włodkowie wznieśli gotycki zamek z kamienia, który do 1470 roku był ich siedzibą rodową. W kolejnych latach zamek zmieniał właścicieli, aż do roku 1523, kiedy to stał się własnością wywodzącego się ze znamienitego rodu kupieckiego Jana Bonera, rajcy krakowskiego, bankiera, doradcy królewskiego, burgrabi i župnika krakowskiego, a następnie jego bratanka Seweryna Bonera, który w latach 1530-1545 rozbudował zamek, czyniąc z niego imponującą renesansową siedzibę obronną, w owych czasach dorównującą swoim przepychem i pięknem samemu Wawelowi. W wyniku małżeństwa córki Seweryna Bonera, Zofii, z Janem Firlejem, marszałkiem wielkim koronnym, wojewodą i starostą lubelskim, warownia stała się własnością rodu Firlejów, herbu Lewart, na ponad 100 lat. W tym okresie zamek nabiera kształtów wystawnej magnackiej rezydencji. Najazd Szwedów w roku 1655 poważnie uszkodził południowe mury, ale kolejny właściciel, Stanisław Warszycki, okrutnik, ale patriota, dokonał koniecznych napraw, a także dodatkowo wzniósł na przedzamczu stajnię i wozownię oraz wybudował potężne mury obronne.
Kolejna napaść Szwedów w 1702 roku oraz pożar wzniecony przez najeźdźców rozpoczął etap upadku potężnej twierdzy. Ostatni właściciele opuścili zamek w 1810 roku. Opustoszała warownia służyła okolicznym chłopom jako budulec i podpadała w coraz większą ruinę i zapomnienie. W 1906 roku niezwykła uroda zamku ogrodzienieckiego zainspirowała Aleksandra Janowskiego do stworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, organizacji propagującej patriotyczne tradycje i opiekę nad pomnikami historii. Po zakończeniu II wojny światowej państwo polskie dokonało niezbędnych prac konserwatorsko-remontowych, umożliwiających organizację ruchu turystycznego na terenie ruin. W chwili obecnej zamek ogrodzieniecki wpisany jest do rejestru zabytków jako tak zwana trwała ruina.